Były reprezentant Polski Łukasz Piszczek na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale nie taki prawdziwy, a figura wykonana z klocków Lego. Dziś były zawodnik Borussii Dortmund odsłonił sobowtóra z klocków w obecności dzieci ze swojej Akademii Piłkarskiej. Można go podziwiać na wystawie budowli z klocków Lego w jednym z centrów handlowych w Gliwicach. Fajna inicjatywa, bo przede wszystkim dzieci, które mogą coś takiego poglądać, to dla nich jest to takie urzeczywistnienie w ich wirtualnym świecie tego, co do czego chcielibyśmy, żeby wszyscy dążyli, także super sprawa. Postać Łukasza Piszczka została wykonana w skali 1:1. Do jej zbudowania użytych zostało około 70 tysięcy klocków. Twórcy najpierw przygotowali figurę w przestrzeni 3D, później przekształcili ją na klocki. No na pewno dużo pracy, które włożyły osoby w to, żeby zbudować to, żeby to zaprojektować. Myślę, że efekt końcowy jest bardzo fajny, mi się podoba i jeszcze raz bardzo mi za to dziękuję. Figura Łukasza Piszczka to kolejny element projektu Aleja Gwiazd. Stanęła obok Roberta Lewandowskiego czy Tomasza Goloba. To się bierze tak naprawdę z naszej takiej głównej idei. Chcemy uczyć bawiąc i bawić ucząc. I to wszystko ma takie podstawy jakby bardzo, bardzo pozytywne. Czyli robimy ludzi znanych, ale też takich, którzy kojarzą się wyłącznie pozytywnie i którzy w życiu coś tam osiągnęli. Znaczy bardzo dużo osiągnęli tak naprawdę, no bo to są mistrzowie świata. No i budujemy ich już od 4 lat. Pierwszy był oczywiście Lewy. Oprócz figury Łukasza Piszczka w Gliwicach można zobaczyć także wykonane z klocków Batmobil, Katedrę Notre Dame czy Plac Świętego Piotra.